Drodzy czytelnicy, chciałbym przedstawić Wam w krótkim zarysie nowy numer tygodnika poradnika rolniczego, numer 11. Zawiera on wiele interesujących treści, ale dominuje sprawa wojny Rosji z Ukrainą pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, Polski, a także innych części świata. Na przykład artykuł pod tytułem "Teraz trzeba zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Europy". Jest to artykuł napisany przez redaktor Magdę Szymańską. Mówi o potrzebie redefinicji polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa. Pojawiają się takie hasła, a może Zielony Ład trzeba nieco ograniczyć, szczególnie strategię od pola do stołu. Analizie się poddaje taki temat oczywisty jak dopłata do produkcji trzody chlewnej, nagle się przypomina o roślinach białkowych. No, Unia musi wyżywić nie tylko Europę, ale mówi się też, że musi pomóc Afryce i krajom Bliskiego Wschodu. Nasz wstępniak, Miecze na Lemiesze, który po prostu z perspektywy polskiej mówi, że mamy armię rolników, dobrze wyposażoną, ale brakuje jej dostępnego paliwa, drogie są nawozy, zagrożone są też dostawy energii do zakładów przetwarzających żywność. Moim zdaniem ta armia rolników, której dowódcą jest minister obrony żywnościowej Henryk Kowalczyk, powinna być tak samo priorytetowo traktowana jak i wojsko, ponieważ żywność i broń stanowią o bezpieczeństwie Polski. Wszak Polska będzie musiała wyżywić nie tylko Polaków, ale także pomóc bratniej Ukrainie. Również artykuły na polskim mleku Jarosława Malczewskiego i Artura Połaskiego są poświęcone wojnie w Ukrainie i jej wpływu na mleczarstwo. Prezes Jarosław Malczewski pisze o wpływie na polskie mleczarstwo, natomiast Artur Połaski wpływie tej wojny na całą branżę mleczarską na świecie. Tygodnik Poradnik Rolniczy dużo miejsca poświęca samorządowi rolniczemu. Tym razem drukujemy wkładkę Mazowieckiej Izby Rolniczej, a w nim taki krótki tekścik pod tytułem "Ostatni trzodziarz we wsi". Otóż Dariusz Kisielewski z powiatu sierpieckiego jest ostatnim trzodziarzem we wsi, prowadzi rodzinne gospodarstwo, a gospodarstw rolnych jest w tej wsi 30. Bohaterami okładki 11 numeru tygodnika poradnika rolniczego jest rodzina Jarmołowskich, Przemysław Jarmołowski, jego żona Marta oraz 5,5-letnia córka Rosalia. W gospodarstwie Jarmołowskich jest stara obora, bardzo trudna do gospodarzenia, a mimo wszystko firma Alima Bis zrobiła dla tej obory specjalny wóz paszowy. Jaki? Przeczytajcie. Atrakcją tego wozu jest nie tylko jego użyteczność, ale też kolorystyka zbliżona do alpejskiej milki. Zachęcamy do przeczytania całego tygodnika poradnika rolniczego, przede wszystkim zebrań rejonowych na polskim mleku, które ukazują istotę demokracji spółdzielczej. Na przykład artykuł zebrania rejonowego w Babiaku, w którym członkowie OSM Koło dyskutują na temat ceny mleka, czyli ryczałtowcy kontra watowcy. Jeszcze raz zapraszam do przeczytania tygodnika poradnika rolniczego.